Prosto z rajdu Dakar na finał konkursu Autofachman. Ogólnopolski konkurs organizowany już kolejny rok w Pszczynie. Nie tylko sprawdza wiedzę teoretyczną i umiejętności przyszłych młodych mechaników, ale też obala stereotypy. Wydaje mi się, że założenie, które żeśmy podjęli, że uczymy, nie konkurujemy, jest jak najbardziej osiągnięte. 10 zespołów dwuosobowych, super. Z czego nazwijmy to dwa rodzynki, dwie dziewczyny, które biorą udział w finale, też już świadczą o tym, że stereotypy pewne się zacierają. Nie jest to już zawód tylko stricte, jak był kiedyś przewidziany dla mężczyzn. Dziewczyny też są chętne do tego. Jednak nie sam konkurs, a ciężarówka, która uczestniczyła w tegorocznym rajdzie Dakar, wywoływała największą sensację. Ciężarówkę widziałam, zrobiła na mnie ogromne wrażenie, tym bardziej, że ja właśnie lubię takie duże samochody. No i wrażenie na mnie też zrobiło to, że to jest przede wszystkim automatyczna jest tam skrzynia biegów, gdzie bardziej bym pomyślała, że to raczej manualne. Nie spodziewałam się, że będzie aż tyle tej technologii, tej upchanej jednocześnie nowoczesnej, ale bardzo wytrzymałej. Samochód jest wyposażony w pneumatyczne zawieszenie i gigantyczny wytrzymały układ kierowniczy i to jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Sama masywność, jednocześnie konstrukcja i wytrzymałość tego pojazdu oraz to, że jest tutaj automatyczna skrzynia biegów. Automatyczna skrzynia biegów czy pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa to nie jedyny atut Tatry Jamal. Podczas rajdu ciężarówka osiągnęła 9. miejsce w klasyfikacji ogólnej. Jednak nie byłoby to możliwe bez wielomiesięcznych przygotowań. Przyprawa rally nebo uczesti na rally Dakar zaczyna niekdy w, řekněme, duben, květen. Wszystko zaczyna się kwiecień, maj, kiedy trwają budowy, testy, rejestracje. Jest wyjazd do Maroka, gdzie przebiega stara trasa rajdu Dakar i trwa on około 7 dni. A podczas dwutygodniowego rajdu zespoły mierzyły się nie tylko z problemami technicznymi. No, przeolbrzymia impreza i taka walka tak naprawdę, walka ze sobą, walka z maszyną, walka ze zmęczeniem, z psychiką, praca zespołowa, jeden zespół, każdy wiedział co ma robić, o której godzinie wstanie, każda jedna minuta jest tam jakby zaplanowana. Niesamowite przeżycie, też niesamowite zmęczenie, ale potem też satysfakcja. Rozwiązania opracowane przez TechTIR zostały zastosowane w 3 samochodach, które wystartowały w tegorocznym rajdzie Dakar. Pojazdy zostały zbudowane przez czeską firmę Feszfesz, która od lat wystawia specjalistyczne jednostki na tego typu imprezach. Auta doskonale poradziły sobie podczas rajdu, a pszczyńska ciężarówka ta znalazła się w top 10 Dakaru 2023.